Z nami Mateusz Borek, kolejny obóz, osada Śnieżka w Płomnicy. Wszystko to fajnie wygląda, za wszystko ty odpowiadasz. Taki się powoli się takim obozowym robię już tutaj. No, czy odpowiadam za wszystko? Myślę, że ten obóz jest znacznie łatwiejszy dla mnie do organizacji niż pierwszy, bo też sponsorzy i jakby właściciele osady i pracownicy osady nauczyli się jakby specyfiki boksu, wiedzą, czego Tomek potrzebuje, czego potrzebują jego trenerzy, jaki jest porządek życia, na którą ma być gotowe śniadanie, na którą lunch, na którą obiad, na którą kolacja, co się w tym menu znajduje. Kuba w zasadzie każdego dnia wieczorem konsultuje menu na dzień następny, żeby dokładnie wszystkie składniki się zgadzały takie, jak on sobie życzy. Tomek ma zapewniony spokój, czuje się tutaj komfortowo, zna ludzi, zna cały personel, także nic, tylko pracować. No ja mówię, ja jestem od tego, żeby miał spokój, żeby miał wolną głowę, żeby gdzieś tam zminimalizować ryzyko porażki, ale na koniec to ani przygotowanie fizyczne, ani świetne posiłki kucharza, ani doskonałe warunki do mieszkania, ani odnowa nie będzie miała większego znaczenia, bo to on musi wyjść do ringu, to on boksuje z Moliną, to on nie jest faworytem i to on musi znaleźć w sobie ogień i żar, żeby pokazać jeszcze kibicom, że 40-letni człowiek wciąż może. Chyba trochę budujesz napięcie, mówiąc, że on jest faworytem. Bo ja myślę, że jednak nie tylko w Polsce, ale raczej jak za oceanem usłyszą, to minimalnie, ale jednak powiedzą Adamek. Nie, myślę, że Molina. Ja myślę, że jednak Tomek. Myślę, że jednak jest moim faworytem. I tak nie patriotycznie, tylko tak z boczku, wydaje mi się. A propos tego, co mówisz, to Tomek już nawet nie musi jechać na salę, tylko sobie z górki zejdzie. To też nie jest tak, że byliśmy niezadowoleni na przykład ze szkoły tutaj w Łomnicy i z tej sali gimnastycznej, bo było świetnie, bardzo serdecznie władzom szkoły, dyrektorowi dziękujemy, no tylko, że wtedy przygotowania odbywały się w okresie wakacyjnym i po prostu dzieci miały wakacje. No teraz trudno przyjść do dyrektora szkoły i powiedzieć, panie dyrektorze, wie pan co, no dzieci będą 2 miesiące bez WF-u, bo przyjechał pan Adamek z New Jersey i będzie trenował do walki z Erykiem Moliną. Także no gdzieś tam znowu jakoś się fajnie złożyło, że jak rozmawialiśmy tutaj kilka miesięcy temu przed walką z Przemkiem, to po prostu nie było tej sali, w której siedzimy. A był ten budynek w ogóle? Bo ja nie pamiętam budynku. Nie, tam były wtedy tylko fundamenty. Ten budynek stanął w 6 miesięcy z basenem, z zapleczem. Tak naprawdę jutro jest otwarcie tej części hotelowej. Jutro przyjeżdżają pierwsi goście do pokojów. Tomek i tak od początku nie chciał mieszkać w pokoju hotelowym, bo to jest klaustrofobia, znużenie, tylko woli w takim normalnym apartamencie, przypominającym normalny dom, gdzie jest kilka pomieszczeń. Natomiast no, tutaj, ponieważ były większe przestrzenie, no to też udało się jakby jedną salę konferencyjną zmodyfikować na potrzeby postawienia ringu, zawieszenia worków i nie było z tym żadnych problemów. To wszystko było zaplanowane dużo wcześniej, także ja byłem w kontakcie z właścicielami tego obiektu i jak Tomek przyjechał, to wszystko stało. Powiedz mi, jak uczestniczysz już tak typowo od układania rozpiski tej gali, bo ja wiem, że ty czasami zostawiasz to komuś, czasami w to ingerujesz. Jaka jest twoja rola w tym wszystkim? Mówisz o matchmakingu? Nigdy nie jest tak, że tak dużą galę i taką kartę tworzy jeden człowiek. Oczywiście ja mogę mieć jakąś swoją koncepcję, mogę przedstawić kilka zestawień, które mam w głowie. I to też nie jest tak, że od początku my wiedzieliśmy w listopadzie, że na karcie zaboksują, nie wiem, Brodnicka, Serowatka z Jackiewiczem 2, Masternak, Cieślak i Adamek plus Wawrzyk-Rakowski. Nie, no, wybieramy sobie początkowo 12, tam 15 nazwisk polskich zawodników i staramy się weryfikować możliwość ich występu z pomysłem promotora na tych zawodników. Dzisiaj wiemy, że Andrzej Wasilewski, Piotr Werner, Tomek Babiloński, Andrzej Dmitruk mają kilku zawodników w kopromocji z Amerykanami, są pod skrzydłami menadżera Alahemona i nie zawsze gdzieś to się zdarza, bo przecież tutaj to nie jest żadna tajemnica. Był do tej karty przymierzany Mariusz Wach, był do tej karty przymierzany Krzysiek Zimno, był Patryk Szymański przymierzany, Maciek Sulęcki, Kamil Łaszczyk, no ale wiadomo, karta nie jest z gumy, zwłaszcza, że po raz pierwszy zdecydowaliśmy się jednak na taką kartę, powiedziałbym, walk na dużym dystansie, bo zobaczcie, nie ma żadnej czwórki, nie ma szóstki, nie ma ósemki, jest 5 walk 10-rundowych i 1 12, także jeśli to by wszystko miało trwać na pełnym dystansie, to trzeba się szykować na taki wieczór około 6 godzin. Z iloma matchmakerami współpracujecie? Czy są to tylko
polscy matchmakerzy. Nie, no to ja nie ukrywam, że w Polsce jedynym matchmakerem, z którym współpracujemy, jest Robert Krzak. Mamy kilku zaprzyjaźnionych matchmakerów amerykańskich, z niektórymi zawodnikami podpisywaliśmy kontrakt bezpośrednio, na przykład z Francisco Palaciosem, z którym spędziliśmy fajny czas w Polsce, kiedy boksował z Krzyśkiem Włodarczykiem, więc nawet nie było potrzeby kontraktowania Wizarda przez matchmakera czy przez menadżera, bo on w tej chwili jest wolnym strzelcem, nie ma agenta, nie ma menadżera, już się wydawało, że na ring nie wróci. Więc do niego po prostu napisałem na prywatnym Twitterze, czy miałby ochotę wrócić. Powiedział, daj mi tydzień, potem się odezwał i zaczęliśmy rozmawiać jakby już o warunkach kontraktowych. Mówisz o Robercie Krzaku, on mi tam zdradził, że na samym początku pomysłu tej gali gdzieś wam proponował Jaya Dawejko, bo to polskie korzenie, no jednak chłopak 1,75 m, 1,74 m, grubasek, absolutnie dobry chłopak, bo ja nie wiem, czy on by w walce z Moliną był na straconej pozycji, natomiast medialnie chyba by się to nie sprzedało, tak? No myślę, że tak, że bardzo szanuję Dawejkę, bo też wiemy, że to był chłopak, który był świetnym amatorem, zwłaszcza jako junior, chyba po Mistrzostwo Świata sięgnął. Też mi się podobała ta koncepcja zawodnika, który ma polskie korzenie, zwłaszcza, że się chciał z nami związać jakąś taką umową na 3-4 walki. Natomiast no, pewnie nie za bardzo się podobał promotorom tych zawodników kategorii ciężkiej, z którym ewentualnie chcieliśmy go zestawić, bo nie było nigdy pomysłu na walkę Adamek Dawejko. Może matchmakera, ale naszego pomysłu takiego nie było. My chcieliśmy Dawejkę na kartę, ale w starciu z innym ciężkim, a z kolei jakby nie było odpowiedzi twierdzącej pozytywnej z drugiej strony, więc ten pomysł upadł, chociaż ja chętnie zobaczyłbym go na jakiejś gali z cyklu Polsat Boxing Night. No także myślę, że pracy wykonano dużo, trochę było po drodze przeszkód, trochę się ta karta tam modyfikowała, ale koniec końców wydaje mi się, że wyszło z tego fajne, ciekawe zestawienie i przede wszystkim w kilku walkach no, widzę jakąś taką niepewność, mniejszą, większą, ale jednak niepewność rezultatu. Wydaje mi się, że to zadanie, te układanie tej karty tak na Polsat Boxing Night jest o tyle trudne, że wy musicie zadowolić tych tak zwanych hardkorowych kibiców, ale też, jak to brzydko się teraz mówi, Janusza, tak? I musi to być ktoś właśnie, kto ładnie wygląda czasami, tak? To niektórzy ludzie się oburzyli na słowa Mariana Kmity odnośnie Adama Komnackiego, tak? Ale jak sam mówiłeś, pay-per-view nie kupi kibic ze strony bokserskiej, prawda? Tylko to raczej to jest ktoś, kto na co dzień się interesuje boksem. Nie lubię generalizować, ale myślę, że jednak kibice pięściarscy, którzy zaglądają codziennie na portal bokserski, to doskonale się orientują, w jaki sposób korzystać ze streamów i najczęściej właśnie tam oglądają walki. Chociaż jak mówię, no są przecież normalni ludzie, którzy oglądają normalną telewizję, tak w cudzysłowie, czyli rzeczywiście kupują kanały sportowe albo kupują pay-per-view. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o normalnego polskiego kibica, to jest kibic sportu, to jest kibic, który dzisiaj wydaje mi się, że ma jednak dosyć wysoką świadomość brandu pod tytułem Polsat Boxing Night, że to jest brand sam w sobie, że ludzie wiedzą, że to jest gwarancja fajnego widowiska sportowego i telewizyjnego i po prostu mają czasami wybór w sobotę raz na pół roku, czy kino, czy teatr, czy film, no to wybierają Polsat Boxing Night i chcą przeżyć coś, co się dzieje raz, chcą być świadkiem tego widowiska. Dosyć duże jest zainteresowanie medialne, więc się o tym pisze nie tylko na stronach bokserskich. To powoduje jakby bezpośrednie zainteresowanie, a pay-per-view to myślę, że bardziej niż rywale to jednak sprzedają Polacy, bo ludzie chcą zobaczyć tego Adamka, który znowu wraca i wygrywa, albo Adamka, który będzie nadechał i powiedzie, tak, niech już ten stary odchodzi. Ludzie chcą zobaczyć, co dzisiaj pokaże Masternak, w jakim on jest miejscu swojego życia, czy go stać na większe rzeczy, czy gdzieś tam no, będzie zakwalifikowany troszeczkę w kategorii niespełnionych. Chcą zobaczyć, jak się rozwinął ten młody cieślak, który staje się taką, już powiedziałbym, że no, stałą postacią Polsat Boxing, no i myślę, że ten chłopak zasługuje. On robi postęp, on jest fajny do oglądania, no nie jest ambitny, idzie do przodu, nie boi się wyzwań, nie kalkuluje, nie ma z nim dyskusji, z tym nie boksuje, a z tym może, a się zastanowi. Proszę bardzo, wyróżnienie, dziękuję za szansę, chętnie. Także z takimi ludźmi się fajnie pracuje i szybko rozmawia.
według mnie to będzie mocniejsza karta niż poprzednia. Natomiast nawiązując trochę do poprzedniego pytania, nie obawiacie się, że Przemek Saleta, który bardzo szanuję oczywiście Przemka, ale na pewno będzie dużo Molina trudniejszym rywalem, większym zagrożeniem, ale jednak ludzie znają Saletę. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że kupują nie zawsze prawdziwi kibice boksu, tylko kibice sportu, tak? Nie boisz się trochę tego, że teraz budując mocniejszą kartę, dużo lepszą, wynik pay-per-view może być gorszy? Nie. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, pay-per-view sprzedaje brand. Brand pod tytułem Polsat Boxing Night dla normalnego kibica to jest gwarancja dobrego widowiska, świetnie opakowanego. System pay-per-view pewnie dla wielu ma swoje ograniczenia i go nie lubią z racji, że trzeba za to zapłacić. Natomiast z punktu widzenia kibica, który lubi, powiedziałbym, że pewien taki właściwy scenariusz i budowanie napięcia, to pay-per-view jest idealnym miejscem, bo nie ma breaków reklamowych, bo szybko się dzieje wszystko, bo wszystko jest fajnie opakowane, więc to się dobrze ogląda, nam się na pewno łatwiej pracuje w pay-per-view, bo nie trzeba jednak się wybijać z tego uderzenia i wracać za kilkanaście minut, tylko wszystko się dzieje szybko. Saleta oczywiście ma dużą rozpoznawalność w Polsce, taki pojedynek z Andrzejem Głotą, tak jak Tomka z Andrzejem miał duży ładunek emocjonalny, czy Tomka z Arturem, bo zawsze te polsko-polskie walki, one ogniskują troszeczkę inne emocje i może nawet powiedziałbym takie bardziej intensywne zainteresowanie. Nie powiem większe zainteresowanie, tylko takie bardziej intensywne. Ale no już doszliśmy do tego przy poprzedniej gali, że żeby zachować poziom, bardzo trudno będzie nam wciąż zestawiać tylko polsko-polskie walki, zwłaszcza, że wielu polskich dobrych zawodników związało się z Alem Hajmonem i czasami on ma zupełnie inne plany niż miałaby w stosunku do tych zawodników plany Telewizja Polsat. Sądzę, że ta karta jakościowo jest lepsza, po prostu dużo lepsza od tej w Łodzi i no to też będzie dla nas jakiś taki miernik, papierek lakmusowy, czy chcemy prawdziwego sportu, czy jednak no, powinniśmy wrócić jakby do trochę innego myślenia o main eventie. Ja jakoś jestem dziwnie spokojny, przekonany, że bilety się fajnie sprzedadzą i gala będzie miała super oglądalność. A masz takie przeświadczenie, że edukujecie trochę tego kibica niedzielnego? Że jak on zobaczy teraz dobrą walkę Wawrzyka z Rykowskim i dajmy na to, bo Wawrzyk domaga się walki z Adamkiem i fajnie zawalczy i pokona Rykowskiego po jakiejś super walce z knockdownami z obu stron i nagle on urośnie do walki main event. Wierzysz w to, że ludzie oglądając te walki zapamiętują te nazwiska, gdzieś zakorzeniają się te nazwiska w głowach? Wierzę, bo myślę, że zapadł w pamięć Aguilera, że ludzie nauczyli się Rekowskiego, że ludzie wiedzą, kto to jest dzisiaj Cieślak. Nie tylko po znokautowaniu Koksa, ale po znokautowaniu kilku innych rywali. No, czy na przykład tego Fina w Międzyzdrojach, także ostatnio szybka, mokra robota, można powiedzieć, Michała Cieślaka. No, ludzie kojarzą Mateusza Masternaka, wiedzą, że był mistrzem Europy, miał swoje szanse, pewnie będzie miał następne, bo przecież nie jest zawodnikiem starym, wyboksowanym, także ja mam taką nadzieję, że kibice docenią dobrą kartę. Wierzę, że ta karta w rzeczywistości 2 kwietnia wieczorem będzie tak dobra, tak atrakcyjna, jaka jest na papierze. Bo jak mówię, no, tak jak minimalizujemy tutaj ryzyko na obozie, chcemy Tomka doskonale przygotowanego, a nie mamy wpływu na to, co on pokaże w ringu, to my też jako telewizja zminimalizowaliśmy, powiedziałbym, że ryzyko niezadowolenia z karty. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy ten Palacios świetnie wygląda na treningu, dużo mówi, a będzie tylko tłem dla Cieślaka. Jak zaprezentuje się po dłuższej przerwie Filip, który ma świetny rekord, 3 porażki z uznanymi zawodnikami, tam Makabu, Afolabi, Dortikos, ale też zwracam uwagę, że żadnego takiego nazwiska na tym poziomie po stronie wygranych. I to też jakby pozwala gdzieś widzieć Mateuszu zdecydowanego faworyta tej walki. Co się wydarzy w walce Rafała z Michałem, co się wydarzy w walce polskich ciężkiej, także no, na papierze na pewno wszystko to wygląda dobrze. No, chcę, żeby to się jeszcze przełożyło na życie, na ring drugiego. Chyba poza ucieczką Palaciosa
nie ma co się spodziewać jakichś słabych walk, tak? Bo tak jak mówiłeś, o tym zacząłem się zastanawiać, to jedyne, co mogłoby być słabe, to chyba Palacios na wstecznym i Michał, który nie ma pomysłu, żeby go dogonić. Widzisz jakieś inne zagrożenia? Bo ja chyba nie. Jestem ciekaw przede wszystkim, jak Michał będzie sobie radził z tym stylem Palaciosa. Myślę, że jednak Michał, nawet mimo tego, że idzie do przodu, że zrobił gigantyczny postęp, że widać, że ten chłopak każdego dnia jest mocniejszy i oprócz tego, że jest coraz lepszy pięściarsko, to on dojrzewa bardzo szybko mentalnie. To jednak no, z racji też powiedziałbym, że oszczędności finansowych bardzo często tym naszym zawodnikom brakuje takiego kontaktu z trochę inną szkołą boksu. U nas nie ma takich zawodników śliskich, zawodników takich lotnych na nogach, którzy boksują trochę inaczej, którzy stoją często w tej pozycji bocznej, także no, będzie się musiał dosyć szybko Michał nauczyć tego boksu Palaciosa. No, on prawdopodobnie będzie tutaj maksymalnie szybko starał się skrócić ring, zapędzić go, zasypać gradem ciosów i skończyć to szybko, no bo Cieślak być może, że to jest taki nasz najszybszy karabin, nie tylko Polsat Boxing Night, ale ostatnich miesięcy polskiego boksu. Ja mam nadzieję, że on zrobił mentalne postępy od czasu walki z Abdulem, bo tam trafił tego Belga, który się w ogóle nie przewraca. I tak trochę samo wyglądał już potem, tak bez pomysłu, ale mam nadzieję, że tak... Pamiętajmy, że bycie spoilerem i przegrać 10 rund z Cieślakiem, to Palaciosowi nic nie daje. To ja mogę zdradzić, to my też przecież kontraktując walkę z Palaciosem, musimy się zabezpieczyć na przyszłość. I Palacios wie już dziś, za ile i z kim może stoczyć walkę następną, jeśli pokona Cieślaka. Więc on nie może wyjść do swojej 95. walki zawodowej jako Abdul i myśleć o tym, żeby zabrać swoje 4 czy 5 tysięcy euro do kieszeni nieobitym. Tylko w zasadzie tutaj zakryć się i przechodzić te 6 czy 8 rund z Cieślakiem. No Palacios tutaj musi wygrać. Przyjeżdża do Polski po to, żeby raz jeszcze zacząć gdzieś swoją karierę, no, a nie po to, żeby pouciekać, popykać, przestać i przegrać do jednej bramki na punkty z Cieślakiem. No bo znam Francisco. No, gdyby to był inny zawodnik, to może bym powiedział, że a może rzeczywiście przyjeżdża tylko po to do Polski, ale nie, no on przeorientował swoje życie, zaryzykował, zatrudnił nowych trenerów, zadzwonił do swojego wielkiego przyjaciela Antonego Chila Wilsona, on przyjechał do niego z Dubaju. Tam ten trener zarabia gigantyczną kasę, ale tu chodzi o coś bardzo osobistego, oni się przyjaźnią. On zostawił Palaciosa, kiedy ten miał rekord 6-0, bo po prostu pracował z zawodnikami, którzy wtedy no, przynosili mu zdecydowanie więcej kasy, nie miał czasu dla Palaciosa, a Palacios no, sam przyznaje, że dokonywał w ostatnich latach złych wyborów. Opowiadał mi tam troszeczkę o kulisach, niuansach tej walki z Kudryaszowem, no to wszystko to wyglądało niepoważnie, brak przygotowań, brak sparring partnerów. Trener, którego nie było w szatni podczas rozgrzewki, podczas przygotowywania rąk do pojedynku, poszedł gdzieś do szatni Szara, potem po walce on znowu sam, nierozgrzany, wyszedł do walki i tak dalej, i tak dalej. Także tych gdzieś tam kulis było sporo. Rosjanie tak płacą, że takiej walki się bierze. No wiadomo, no. To jest my czasami tylko chcemy, wiadomo, walk na najwyższym poziomie i świetnie gdzieś tam zestawionych sportowo dla tych chłopaków, to jest biznes, to jest często utrzymanie rodziny przez następny rok czy dwa i takie są wybory nawet mistrzów, bo my się tutaj nie będziemy oszukiwać. No Tomek Adamek pewnie urodził się do rzeczy największych w kategorii cruiser i myślę, że był w tamtym czasie nieosiągalny dla żadnego z mistrzów. Natomiast dzisiaj tutaj nawet podczas obiadu rozmawialiśmy o takim chyba najsmutniejszym momencie z punktu widzenia sportowego w karierze, nie finansowego, nie mądrej decyzji życiowej podporządkowanej pod przyszłość i rodzinę, tylko decyzji sportowej. Tomek Adamek wygrywa po wojnie z Cunninghamem pas mistrza IBF. Przystępuje do tej walki za nieduże pieniądze, praktycznie bez sparingów, gdzie Andrzej Gmitruk lata między Stanami i Polską, bo tutaj organizuje jeszcze gale swoje. Tak wyglądają przygotowania. Wygrywa pas. Pierwsza obrona pasa mistrzowskiego, spektakularny nokaut na Banksie. I zawodnik, który nokautuje spektakularnie podopiecznego Emanuela Stewarda, do tej pory niepokonanego, co robi? Rzuca pas. Bo nie chcą z nim boksować mistrzowie innych organizacji, bo nie ma kasy, bo telewizja nie jest zainteresowana pokazywaniem takich walk w tej kategorii.
i facet tak naprawdę idzie do kategorii wyżej, nie do końca naturalnej dla siebie. I tak jak mówię, no paradoks jest taki, że zarabia w tej kategorii ciężkiej, nie będąc mistrzem świata, pewnie z 50 razy więcej niż w kategoriach dwóch, który był mistrzem. To jest paradoks tego sportu, ale tak jest. I gdzieś tam, my oczywiście pamiętamy wielkich mistrzów, tylko pamiętajmy, że pewnie ponad 90% tych wielkich mistrzów, którzy sięgali po pasy, to oni dzisiaj mają ciężko w życiu, albo nie mają za co żyć, albo za co jeść, albo gdzie mieszkać. Pamiętam tego Ajka Kola, który przychodził do Tomka. Tomek mu dawał tam zawsze dwie rundy posparować, gdzie mu tam dawał 200-300 dolarów, żeby chłopak miał na jedzenie. Był mistrzem świata kategorii junior ciężkiej. A dzisiaj nie ma na życie. A on wiedział, że czego chce. Zdecydował się na życie z rodziną w Ameryce. Chciał, żeby córki się wykształciły, więc potrzebował zarobić tyle, żeby gdzieś spokojnie, dostatnio i bez żadnego stresu żyć sobie do końca życia. Marian Kmita mówił coś ostatnio, że dziś waszym celem jest wprowadzenie mistrza świata do Polski dla Tomka. Ale jak ja czytam, że Eddie Hearn płaci między 3,5 a 4 miliony dolarów za Charlesa Martina, jest to naprawdę osiągalne w Polsce? To macie na tyle funduszy? Prezes Solorz jest bardzo bogaty, natomiast ja nie lubię zakłamywać rzeczywistości. Ja uważam, że nie stać polskiego rynku na sprowadzenie tutaj Martina, przy założeniu, że Martin może boksować jako mistrz świata u siebie. Zakładam sytuację, że Tomek wygrywa walkę, jest w 10 rankingu IBF i ktoś go może wybrać do dobrowolnej obrony, tak? Natomiast no po co miałby Martin jechać do Polski jako mistrz, jeśli on może stoczyć walkę z Adamkiem u siebie w Stanach Zjednoczonych, a tam jest też Polonia amerykańska. Tak jak przyjdą ludzie tutaj, to przyjdą i w Ameryce. Joshua na pewno nigdy by nie chciał boksować w Polsce, bo oni mają swój wielki rynek, gdzie sprzedają 17 tysięcy w 90 sekund biletów i za 30 milionów funtów potrafili sprzedać pay-per-view z walki Tyson Fury, Władimir Kliczko, więc dla nich to się w ogóle nie kalkuluje. Ja myślę, że jeśli mówimy o Tomku konkretnie, jeśli pytasz o Tomka, to w takiej mojej układance w głowie, z kim mógłby zaboksować w Polsce, to jedynym mistrzem mógłby być, nie, myślę, że Powietkin. A Kliczko nie wchodzi w grę? Powtórka? No może Kliczko. Czy to już by dzisiaj tak interesowało kibica? Przyjść na stadion? Nie wiem. Nie wiem, ja bardziej widzę jakąś, widziałbym zupełnie teoretycznie, bo jak mówię, dla mnie Tomek nie jest faworytem walki z Erykiem Molinnym. Natomiast niezależnie od tego, czy kibic powie, że Tomek zasłużył, czy nie zasłużył, to uważam, że jeśli będzie w pierwszej dziesiątce rankingu IBF, to dla takiego mistrza jak Martin, czy mistrza jak Joshua, będzie się jawił jako łatwa obrona pasa mistrzowskiego, też z gwarancją, że jest to pięściarz, który ma przeszłość, który miał pasy i który ma za sobą kibiców. Gdyby szedł w kierunku innej organizacji, to myślę, że gdyby Powietkin wygrał z Wilderem, to byłaby możliwa na przykład taka walka w Polsce z Powietkinem, bo nawet teraz muszę powiedzieć, że rozmawiałem w Barclays Center z Saszą i z jego promotorem Andrzejem Rabińskim i on mi powiedział, że on w ogóle bardzo poważnie myśli i bardzo chętnie zrobiłby dużą galę z dużą walką mistrzowską w Polsce. I nawet wspomniał, że rozważa taki pomysł niekoniecznie z obecnością Polaka w main evencie. Czyli ja sobie mogę wyobrazić, że na przykład gdyby Powietkin wygrał pas, to nie wykluczam, że Piotr Werner jest w stałym kontakcie z Rosjanami. Mogłoby dojść na przykład do walki Powietkina albo z którymś z Polaków w dobrowolnej obronie, albo z zawodnikiem zagranicznym, bo na przykład Szpilko Artur i Andrzej Wawrzyk mogliby tam boksować w drugiej, trzeciej walce wieczoru. Także sobie taki event też potrafię wyobrazić, bo jak mówię, no zaczęliśmy rozmawiać i on nawet niespecjalnie przede mnie dociskany sam wspomniał, że chodzi mu po głowie walka w Polsce. A jego stać na szalony pomysł? O, to jego na pewno stać. Słuchaj, Tomek ciągnie te wasze gale w tej chwili, ale jeżeli on ma zdobyć ten pas naprawdę, to będzie musiał prędzej czy później pójść swoją drogą, prawda? Teraz? Czy jeszcze chcecie go na listopad wykorzystać? Nie, no Tomek nie ma czasu.
Myślę, że Tomek po prostu zrobił dla Polsatu dużo, tak jak zrobił bardzo dużo dla polskiego boksu, zrobił dla polskich kibiców. Myślę, że tak naprawdę to ja nie chcę uczestniczyć w tych takich przepychankach i w tym ping-pongu między jego zwolennikami, przeciwnikami, bo nie wiem, sam mu odradzałem karierę polityczną, uważam, że to mu było kompletnie niepotrzebne. Natomiast wracając do samego Tomka, to myślę, że on nie ma czasu po prostu. Polsat jest mu wdzięczny za te wszystkie lata, Polsat dlatego teraz też wziął na siebie organizację tej walki o pas IBF Interconti, chociaż nie musieliśmy tego robić, bo jednak to jest impreza komercyjna, Polsat Boxing Night, natomiast też mieliśmy świadomość, że jeśli jest to możliwe do załatwienia i zaakceptowało IBF i Adamka i Molinę, no to robimy taką walkę, to winduje Tomka w rankingu, jeśli wygrywa. To jest też szansa dla Moliny. To też był argument, żeby ułatwić zawodnika przekonać, jak możesz mu jedną walką dać miejsce w 15 rankingu IBF-u. No i wtedy Tomek sobie musi podejmować decyzję. No i ja myślę, że on niekoniecznie byłby zainteresowany, gdyby wygrał z Moliną walką w Polsce ze średnim zawodnikiem, bo po prostu 1 grudnia kończy 40 lat. No tam w ogóle w IBF-ie teraz bardzo specyficzna sytuacja, tak? Bo albo niektórzy zawodnicy odpadają z powodu kontuzji, dopingu, tam są dwa miejsca nieobsadzone i na dobrą sprawę, tak ostatnio się przyjrzałem, to tam Steven zostaje, który jest teraz 10, Parker się bije, Parker się bije z Takamem eliminator i przy dobrym układzie tam można na 4-5 wskoczyć po takiej jednej walce. Tak, no bo Tepper jest zawieszony, czyli wypada, Głaskow ma rok kontuzji, wypada. Cunningham, co ciekawe, zwróćmy uwagę, że dawno nie spotkałem takiej sytuacji, że Cunningham w pewnym momencie był zawodnikiem chyba 6 w IBF-ie, jednocześnie w gadze ciężkiej, jednocześnie w WBO był klasyfikowany w kategorii junior ciężkiej. To pokazuje jednak jakby, no, jak ten biznes wygrywa ze sportem, prawda? Natomiast no, już wracając do samych rankingów, to też dla mnie jest niezrozumiała sytuacja, że Eric Molina przegrywa walkę z Wilderem i spada na 32 miejsce WBC. Artur Szpilka przegrywa z Deontayem Wilderem i po jednej walce z mistrzem już jest 11. Spada od razu na 11 miejsce. A Tomek wygrał z Saletą, wskoczył na 13 miejsce w WBC, a teraz nie stoczył żadnej walki po Salecie i skoczył nagle na 8 miejsce. No więc to pokazuje jakieś w ogóle paradoksy tych rankingów. No zresztą byłem kilka razy na tych kongresach, konwencjach, wiem, jak to wygląda i to jest w zasadzie promotor, menadżer, matchmaker, potem jakieś głosowanie wewnętrzne i zawodników można przesuwać o 10-15 pozycji praktycznie bez żadnej stoczonej walki. Ale tak się zastanawiałem, dlaczego to WBC przesunęło Adamka na 8 miejsce. Mam taką jedną hipotezę, że no, Tomkowi zawsze było bliżej do IBF-u, mimo że kiedyś był mistrzem WBC w kategorii półciężkiej. Natomiast z tym IBF-em zrobił dużo walki i w wadze junior ciężkiej i w kategorii ciężkiej. A wiemy, że Don King jest bardzo blisko związany z WBC. Ja myślę, że oni tak trochę chcieli zachęcić Tomka, żeby on się zwrócił do WBC, żeby to była walka o jakieś trofeum WBC, a niekoniecznie w IBF-ie, bo wtedy na pewno jest to organizacja zdecydowanie lepiej, że tak się wyrażę, no, znająca Dona Kinga, współpracująca z Donem, no zresztą świetnie zna się z rodziną Sulejmanów, ale mówię, to taka jedna z hipotez, bo nie umiem sobie logicznie wytłumaczyć, dlaczego Tomek po walce z Staletą jest 13 nagle w WBC i nie tocząc żadnej walki, tylko przystępując do walki z zawodnikiem, który jest u nich 32, miałby się przesunąć o 5 pozycji. A może ty mi wytłumaczysz, bo też siedzisz w tym boksie parę lat. Gdybyśmy o paradoksach mieli rozmawiać, to musieliby nam tutaj jedzenie i picie donosić i byśmy dalej rozmawiali. No nie jestem w stanie. No dlatego tak mówię. No to się zastanawiam czasami, tak sobie leżę wieczorem i myślę o paru rzeczach. To już takie zboczenie zawodowe widzę. Nie, no tak. Człowiek żyje tym, myślę, piłką, boksem od rana do nocy. Dziś się słyszy, że może Mariusz Bach w walce wieczoru na listopad? Pogłoski? Czy coś może być na rzeczy? Ja nie mówię... Dobrze, nie mówimy o Mariuszu Bachu. Ktoś inny niż Tomek Adamek. Zakładamy takie coś, tak? Oczywiście, to jest możliwe. Myślę, że ta impreza jest otwarta dla wielu świetnych polskich zawodników. Wciąż dla Artura.
myślę, dla Mariusza Wacha, może dla Andrzeja Wawrzyka, gdyby się zgodził na jakieś właśnie polsko-polskie zestawienie, a może na walkę któregoś z czołowych naszych ciężkich z Moliną, jeśli Molina pokona Adamka, to też by się fajnie składało, bo Molina jednak będzie zawodnikiem wypromowanym na bazie walki z Adamkiem i być może gdyby odpukać coś się stało, to któryś z naszych chciałby wziąć rewanż za Tomka na Molinie, to byłoby naturalne. A może Krzysiek Włodarczyk, Mateusz Masternak? To już tak długo trwa, że to już... A może właśnie już dojrzeliśmy do tego, że... To jak Mayweather Pacquiao już promowano od tylu lat. No nie wiem, tak myślę o tych zestawieniach i może być to starcie polsko-polskie, może być to starcie zagraniczne. No myślę, że też tutaj absolutnie realnie trzeba by rozważyć, gdyby miał pas Krzysiek Głowacki, żeby na przykład walką wieczoru Polsat Boxing Night była obrona pasa mistrzowskiego przez główkę. No to jest może taki zawodnik wciąż mniej wypromowany medialnie, no bo Krzysiek jest człowiekiem przede wszystkim skoncentrowanym na sali, na pracy, na boksie, a mniej na powiedziałbym mediach społecznościowych, na takim szumie wokół siebie, ale to myślę, że też byłby świetny main event. Krzysiek Głowacki boksujący walkę wieczoru na Polsat Boxing Night, gdzie stawką jest pas mistrza świata organizacji WBO. Wspomniałeś o walce Aguilery, przepraszam, Moliny z kimś innym, ale powrócę właśnie do Aguilery, który pokonał Rekowskiego. Według mnie trochę Marcin był skrzywdzony, bo te 2 sekundy można było puścić, ale potem na głowę mu spadł sufit, zarządzał takich pieniędzy, że po prostu nie do zrealizowania, znaczy no, po prostu nie jest takim produktem, który zasługuje na takie pieniądze. Z Moliną się trochę zabezpieczyliście? Ja rozmawiałem długo z Erikiem, będąc w Weslaco, bo oprócz tego, co zrobiłem na antenę, to zaprosił mnie wieczorem do siebie do domu. Pogadaliśmy sobie o różnych rzeczach, też o możliwości jakby jego boksowania w Polsce. To nie jest łatwe, bo to jednak są rozmowy z Donem Kingiem, punkt po punkcie, 40 kilka dni, wiele punktów, wiele powiedziałbym no tam kwestii dyskusyjnych, spornych. Ja sądzę, że dzisiaj akurat jest szansa też na zacieśnienie jakiejś współpracy akurat z tym promotorem amerykańskim, bo Don, który przez wiele lat był no jednak królem rynku amerykańskiego, to dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnej telewizji. Więc on wysyła gdzieś Stiverna, wysyła teraz Molinę na walkę, ma takich kilku innych zawodników, którzy po prostu no, muszą boksować jakby w telewizjach innych amerykańskich promotorów albo szukać swojego szczęścia w Europie, więc ja nie sądzę, żeby sam Molina albo King, nie mając na przykład szansy boksowania Mistrzostwa Świata, żeby nie byli zainteresowani walką z innym Polakiem na takiej imprezie jak Polsat Boxing Night, bo myślę, że Erikowi ta impreza się będzie podobać. Zabiera tutaj wielu przyjaciół, rodzinę, przyjeżdża jego też żona Jesina, która jest nauczycielką historii. Ona w ogóle już jest podekscytowana, bo bardzo ją interesują zabytki, historia Europy, nigdy nie była w Europie, więc ona już tam studiuje te przewodniki, ja jej tam napisałem kilka miejsc, jakie musi zobaczyć koniecznie w Krakowie. Też mówię, niech przyjedzie po ciebie Artur Szpilka, zabierze cię do kopalni w Wieliczce, bo to musisz zobaczyć, do tego Auschwitz, może będzie czas na Zakopane. No oni tutaj przyjeżdżają na 8-9 dni, także pewnie Molina będzie zainteresowany i wyłącznie treningiem i walką, ale cały ten jego, powiedziałbym, obóz, przyjaciele, rodzina, no to po prostu chcą też pozwiedzać Polskę. Współpracujecie z wieloma polskimi promotorami. Gdzieś te wasze interesy czasami się ścierają, czasami jest wam po drodze, czasami nie po drodze. A czy zastanawiacie się, żeby po prostu założyć swoją grupę, jako Polsat? Macie fundusze, przecież te gale, które robicie kiedyś trochę rzadziej, teraz już 2 razy w roku. Nie myślicie o tym, żeby się związać po prostu z kontraktami z zawodnikami polskimi, żeby oni wam nie uciekli? To jest na pewno ciekawa koncepcja, natomiast no, wszystkim gdzieś tam muszą decydować ludzie. Do tej pory mieliśmy zaufanie do polskich promotorów, z którymi pracujemy. Pewnie nawet kilku zawodników byłoby zainteresowany taką relacją, żeby mieć bezpośredni kontrakt z telewizją, zawsze mieć gwarancję swojej walki właśnie na antenie, bo to też był przy jakimś sprawnym managingu i mądrych ludziach w ich otoczeniu, zawsze dawałoby im gwarancję znalezienie sponsora i mogliby myśleć o jakiejś długotrwałej współpracy, bo tak sobie wyobrażam, że jak pięściarz podpisuje z telewizją na 3 lata, to ma gwarancję, że przez te 3 lata w tej telewizji boksuje. I też są firmy, które nie chcą ci dać pieniędzy na jedną walkę, tylko chcą budować jakby wartość swojego produktu, swojej firmy właśnie na przestrzeni
kilku miesięcy czy kilku lat. Natomiast no to muszą robić ludzie, prawda? I ja myślę, że albo musielibyśmy zatrudnić w ogóle kogoś, kto do tej pory się tym bawi, albo robić to sami. No szczerze mówiąc, sami nie jesteśmy w stanie tego robić. Nie. A czemu? Jaka jest różnica między tym, co jest teraz, a jakbyście mieli swój sztab? Ja ci powiem, jaka jest różnica. No jest różnica taka, że na przykład nie było mnie w pierwszym Café Football, może zdążę na drugie Café Football po gali w Sosnowcu i w KSW. Jednak moim pierwszym sportem jest piłka nożna, za chwilę są Mistrzostwa Europy i mamy bardzo dużo pracy. I sam widzę, jak w ostatnich miesiącach gdzieś tam się przeorientowała tematyka chociażby mojego Twittera, że więcej piszę o boksie niż o piłce nożnej, mimo że w dalszym ciągu oglądam tej piłki dużo, ale zdecydowanie mniej komentuję, zdecydowanie mniej, rzadziej bywam w tych programach piłkarskich i z racji tego, że jest właśnie Polsat Boxing Night, to od kilku miesięcy żyję tym boksem. Jak sobie dzisiaj wyobrażę, że nie wiem, miałbym się zajmować piłką, boksem na antenie, MMA i jeszcze się na co dzień zajmować panem XYZ, ich problemami, menadżerami, kontraktami sponsorskimi, myśleniem o przeciwnikach, kontraktowaniem, siedzeniem po nocach, no to nie jestem obiektywny, bo z Krzakiem piłem wczoraj piwo, ale dawać Krzaka na matchmakera lub takich ludzi, którzy by cię też odciągnęli. No, ja myślę, że to ani ja nie jestem na to gotowy fizycznie, ani mój szef Marian, ani ci ludzie, którzy się zajmują boksem w redakcji, więc ja mówię, no gdyby coś takiego miało nastąpić, to absolutnie w oparciu o ludzi z zewnątrz, o jakiegoś właśnie zaufanego, sprawdzonego, dobrego matchmakera. No plus kogoś, kto jednak zna się nie tylko trochę na boksie, ale potrafi gdzieś tę znajomość rynku pięściarskiego przełożyć też na, powiedziałbym, atrakcyjność tego, a nie innego pięściarza, czy tej, a nie innej walki w telewizji. Bo trzeba czuć i sport, i telewizję. I Złogonoch w listopadzie, realne wszystko? Tak, tak. Myślę, że to jest realne. Izu podjął taką, a nie inną decyzję ze swoim managementem, żeby zacząć bliższą współpracę z Polsatem od Tańca z Gwiazdami. Ja troszeczkę tego nie rozumiem, bo uważam, że Izu jednak no, 2 lata budował tę swoją muskulaturę z kategorii junior ciężkiej. Chciał się stać prawdziwym heavyweight, sparingi z Parkerem, z innymi. Moim zdaniem zaczął boksować naprawdę fajnie i zaczął się dobrze czuć w tym ciele. Cięższym o kilkanaście kilogramów, nie tracąc dynamiki i innych atutów. No a teraz no, nie ma co ukrywać, takie treningi Tańca z Gwiazdami to za chwilę ten Izu znowu może ważyć 95, bo to jednak człowiek tam, każdy gubi wagę i co? I pół roku nie chodzi na normalne treningi, no bo nie mówmy, że raz czy dwa razy w tygodniu się poruszać na sali, to jest to samo. Czyli może się okazać, że on za 2-3 miesiące to znowu się wróci do jakiegoś stanu sprzed roku. A my tak mówimy, Izu nasz, sympatyczny, młody, inteligentny, no tylko Izu ma już 30 lat. Także chyba przychodzi taki właściwy czas na weryfikację. A zakładacie takie rozwiązania, w które powoli będzie musiało już chyba wchodzić KSW, mam takie wrażenie, bo oni mają coś, co im pozwala jeszcze się rozwijać, zrobić się taką międzynarodową federacją. Czy zakładacie taką możliwość, że na przykład walka wieczoru dwóch zagranicznych zawodników? No to byłoby chyba trudne jednak do sprzedania na polskim rynku. To musiałby być absolutnie topowy main event, czyli walka dwóch rozpoznawalnych zawodników zagranicznych o Mistrzostwo Świata i piekielnie ciekawy undercard z wielkimi polskimi nazwiskami, z dużymi rywalami z zagranicy. To byłoby możliwe, no ale to znowu taki event musiałby kosztować ileś razy więcej niż ta karta, która jest treściwa i bardzo droga. Ty znasz na rynek lepiej niż ja, dlatego pytam, ale nie opłacałoby wam się w takim razie finansowo na przykład dwóch takich dawajków sprowadzić, żeby z sobą się bili, żeby potem go wypromować na walkę z Tomkiem, czy tam z Wachem, czy z Wawrzykiem, ze Szpilką, obojętnie z kim. To się nie opłaca Polsatowi? Nie, to by się nie opłacało, dlatego że na tego dawajkę czy innego zawodnika można pokazać jako co-main event albo jako walkę numer 3. A i tak to jest event sprzedawany w systemie pay-per-view, więc to sama, powiedziałbym, liczba widzów ogląda walkę numer 3, co walkę numer 1. Bo to nie jest tak, że ktoś kupi pay-per-view i nie interesuje go to 5 godzin i włącza tylko na main event. A zgadzasz się ze mną, że KSW musi pójść tym tropem? Prędzej czy później? Bo tak to będzie cały czas Polska Federacja. A mam wrażenie, że tak jak oni robią wieczory, tak wszyscy mówią, że to przypomina trochę te stare Pride.
I mam wrażenie, że ich stać na dużo więcej, żeby być trzecią federacją świata, ale tak naprawdę trzecią. Nie tutaj, że my sobie w Polsce rozmawiamy, że to jest trzecia federacja, tylko żeby Amerykanin powiedział, że to jest trzecia federacja. Muszę ci załatwić jakieś dobre interwiu z Martynem i z Maćkiem, zadasz im te pytania. Natomiast ja myślę, że się w tej chwili pojawiła znowu cała grupa ciekawych młodych zawodników, przed którymi przyszłość. I pewnie jeszcze kilka lat powalczą Mamet, Michał i kilka innych gwiazd, ale widzimy, już jest zmiana. Już jest nowy mistrz Kornik Sowiński, już jest nowy mistrz Tomek Narkun. Za chwilę moim zdaniem po pas sięgnie Mateusz Gamrot, bo naprawdę chłopak ma nieprzeciętny talent. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość Helda, czy UFC, czy może się zwiąże z chłopakami z KSW i jeszcze kilku innych zawodników. Także no, ja rozumiem twoje pytanie, natomiast myślę, że na bazie badanego zainteresowania tymi galami i poszczególnymi walkami, to jednak w dalszym ciągu właściciele federacji będą stawiać na polskich zawodników w walkach wieczoru. Wracamy do boksu. Mieliście taką tradycję, że po tygodniu pokazywaliście gale z odtworzenia, co jest niespotykaną rzeczą w świecie, pay-per-view, tak? Bo jak Amerykanie robią pay-per-view, no to pay-per-view do końca. Trzymacie się tego? No nie, no chyba nawet ta gala z Krakowa KSW. Ta z Londynu została pokazana dwa dni po gali w Krakowie, a ta gala z Krakowa, nie, po kilku miesiącach, dopiero chyba w święta Bożego Narodzenia. Także nie mam dokładnych informacji, ale wydaje mi się, że na pewno w ciągu miesiąca od gali w Krakowie 2 kwietnia kibice Polsatu Sport nie zobaczą Polsat Boxing Night. Ale kiedyś zobaczą. Kiedyś zobaczą. No to już i tak dużo. Myślę, że no, nie wiem, czy zobaczą to tydzień przed galą 5 listopada, czy trochę wcześniej, ale na pewno nie za szybko. No bo też chcemy być uczciwi w stosunku do tych, którzy płacą za pay-per-view. Ja ci przerwę, bo ja byłem trochę zdziwiony, tak? Bo generalnie, znaczy pozytywnie też zdziwiony, ale raczej właśnie jak się kiedyś robiło pay-per-view, za oceanem, to się tego nie pokazuje, a wyście to pokazywali. Tą pierwszą galę wyście chyba nawet pokazali pay-per-view chyba dzień później, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli. No wszystkiego się uczymy, badamy rynek, podejmujemy jakieś decyzje. No w tej chwili też przede wszystkim, ponieważ gdzieś tam Polska nauczyła się tego pay-per-view i to jest gdzieś tam stała liczba osób z jakimś tam wahaniem, która lubi kupować ten dobry, ekskluzywny sport w pay-per-view, no to myślę, że im się należy podziękowanie i nie powinno się tego za szybko pokazywać, nawet na antenie sportowej. Z drugiej strony wiem, jak to wygląda, że potem gdzieś ktoś się rozlicza z oglądalności i ze słupków, czyli coś, co sprzedałeś w sobotę, świetnie by się obejrzało też w poniedziałek i trzymałoby te kilka godzin oglądalności. Natomiast no, prawdopodobnie z tego, co widzę, co się działo w ostatnich przy okazji ostatnich imprez pay-per-view, no to nie sądzę, żeby Polsat Boxing Night było do obejrzenia zaraz po tej gali, która odbędzie się 2 kwietnia. Widzisz jakąś parę, która mogłaby dorównać sprzedaży Szpilka Adamek? Bo to była niesamowita oglądalność i sprzedaż pay-per-view. No, wiesz jak to jest, na Szpilka Adamek to była niezła oglądalność, czy dobra oglądalność? Ja myślę, że jak na polskie warunki to rewelacyjne. No tak, no ale Adamek Kliczko to było 3 razy czy 4 razy tyle, bo pamiętaj, że to był rekord pay-per-view. Tylko, że wtedy Tomek Adamek to był w ogóle zbawcą świata, mam wrażenie, wiesz, i on by wyszedł grać w kosza i też by za trzy wszystko mu wchodziło. Tak ludzie wtedy traktowali Tomka. No tak traktowali, dlatego to się wtedy no, zakręciło przy jakichś w ogóle kosmicznych ilościach i sumach, jeśli chodzi o pay-per-view. To też pokazuje, że ten kraj potrzebuje nowych bohaterów. Ja muszę powiedzieć, że taki jestem troszeczkę tutaj zmartwiony tymi ostatnimi miesiącami polskiej wagi ciężkiej, no bo jednak mamy taką czarną pasę trochę. Nie zawsze nas biją zawodnicy ciemnoskórzy, ale mamy czarną pasę, bo zauważ, przegrywa przed czasem Mariusz Wach, przegrywa przed czasem Artur Szpilka, przegrywa przed czasem Krzysztof Zimno, no i przegrywa przed czasem Rekowski i teraz mamy Tomka. No, także tak się kurczę martwię, żeby ta pasa nie została trudna polskiej wagi ciężkiej podtrzymana 2 kwietnia. Masz jakąś wymarzoną walkę, którą już nie mówmy o Tomku, nie mówmy o tym main evencie, jakąś, którą ty byś chciał zobaczyć na polskim rynku? Z udziałem Polaka? No,
kilka jest takich walk. Na pewno chciałbym zobaczyć Włodarczyk Masternak. Chciałbym zobaczyć też na bazie złej krwi, że tak się wyrażę, Szpilka Włodarczyk. Chciałbym zobaczyć Głowacki Masternak. Chyba Włodarczyk Masternak lepszy, co? Pewnie atrakcyjniejsze z punktu widzenia promocji i jakby rozpoznawalności zawodników, ale byłbym ciekawy, jak na tle Krzyśka zaboksowałby Mateusz, no bo to jednak byłaby walka z mistrzem świata. Kogo chciałbym jeszcze zobaczyć? Darek Sęk na Andrzeja to za wcześnie, prawda? To raczej nie miałoby chyba, jak cenię Darka, tak to chyba nie miałoby rąk i nóg. Nie, no myślę, że Andrzej Fonfara jest gdzieś w innym świecie dzisiaj, jakby w innej kategorii pięściarza. Co ja bym jeszcze chciał zobaczyć? Powiem szczerze, że za chwilę bym chciał zobaczyć Cieślak Masternak. Chciałbym zobaczyć, tak mówię z punktu widzenia prawdziwego sportu, bo zawsze gdzieś na ten prawdziwy sport spoglądamy. Także tutaj wymieniliśmy kilka walk i praktycznie 90% z nich to jest kategoria junior ciężka. No bo to jest taka jedna kategoria, w której cały czas mamy kilka nazwisk, kilka zawodników, które miało swój prime. Kilka zawodników pewnie co nie wiedzą, czy mają jeszcze swój prime, czy on dopiero przychodzi. I mamy też takiego prospekta jak Cieślak. A jaka jest sytuacja z Patrykiem Szymańskim? Bo mam wrażenie, że ten chłopak tego trochę popromuje. Ma gdzieś papiery. Ja pamiętam w tym Dzierżyniowie, kiedy on u tego Piotrka siedział, jak z zawodnika dobrego stawał się naprawdę bardzo dobry i mężniał. Jak wygląda jego sytuacja? Czy w ogóle z nim rozmawiacie? Bo ja uważam, że Damian Jonak, może Szeremeta, to też byłyby walki ciekawe. Wielki talent, świetnie się chłopak rozwija, był przymierzany do Polsat Boxing Night. Proszę? Było dwóch bardzo mocnych Rosjan, tak. Myśleliśmy o tym, że byłaby ciekawym walką i ciekawym testem dla Patryka Anglik, ten Bradley Price, który boksował z Jonakiem. To mogła być fajna walka do oglądania. Natomiast, no tak, po pierwsze Patryk miał w tamtym czasie trochę problemów wizowych. Trener Cikoriwa mieszka w Stanach Zjednoczonych. On trenuje Patryka i Maćka Sulenckiego. Wiemy, że Ciko się nie tylko koncentruje na zajęciach trenerskich, tylko przede wszystkim jest matchmakerem i bardzo często zestawia walki na PBC. Tych gal jest dużo i on jest cały czas zajęty, więc on nie jest zainteresowany przyjechaniem na obóz przygotowawczy do Polski na 6 czy 8 tygodni. Patryk nie mógł jechać do Stanów, bo tam z tego co wiem, to się rozeszły jego drogi z Mariuszem Kołodziejem i tam zostały cofnięte jakieś dokumenty, więc musiał Patryk przyjechać do Polski i dopiero potem Leon Margiules załatwiał mu pozwolenie na kolejny wyjazd do Stanów i na pracę w Stanach Zjednoczonych. Za mocnych zawodników to jego promotorzy się nie chcą godzić na takiej polskiej gali. Takich zawodników, których z kolei my chcielibyśmy wystawić przeciwko Patrykowi, no bo jak widzą w nim talent, widzą w nim prospekta, to oni chcieliby być tacy bardzo w tej chwili jeszcze ostrożni z doborem tych rywali. O Damianie myśleliśmy, czy w perspektywie walki z Patrykiem, czy nawet z Maćkiem Sulenckim, no bo wiemy, że tam Damian to zawsze tam wolał poboksować trochę wyżej, jeśli chodzi o kilogramy, ale podziękował, powiedział, że jest skoncentrowany na biznesie i na razie no, nie ma zamiaru wracać do boksu. Późno jest, w sumie trzecia ekipa cię zabrała, każda po 20-30 minut, idź się napij, idź zjedz. Moglibyśmy sobie tak gadać do rana, ja tak no serdecznie dziękuję wszystkim kibicom za lepsze komentarze, gorsze komentarze, pewnie nie wszystko się podoba, jeśli chodzi o kartę walk na Polsat Boxing Night, ja mogę tylko powiedzieć, że ten rynek jest i świat boksu czasami trudny, nie taki zero-jedynkowy, nie biały-czarny. Staraliśmy się, myślę, że jako telewizja i organizator, promotor idziemy do przodu, że przeżyjemy wspólnie wszyscy fajną imprezę. Cieszę się, że są zawodnicy różnych polskich promotorów, bo zawsze uważam, że to ma być święto polskiego boksu i mamy się gdzieś łączyć mimo jakichś tam podchodów, waśni, problemików, wojennych. To fajnie, jak przynajmniej na ten jeden wieczór wszyscy jesteśmy razem. Walki ciekawe. Erika bardzo polubiłem, inteligentny facet z wielkim sercem, pracujący z bardzo chorymi dziećmi. No bo on ma dwa fakultety i on uczy w takiej szkole w Weslaco dzieci, które są chore na autyzm, na inne takie schorzenia, więc też facet dużego serca dostanie wolne w szkole na ostatni miesiąc przygotowań, czyli już w zasadzie w tej chwili. Tomek myślę, że jest legendą już polskiego boksu i tak naprawdę docenimy go za 20 lat,
kiedy go w tym sporcie nie będzie i kiedy bardzo ciężko będzie znaleźć zawodnika, który zbliży się do niego osiągnięciami, bo to zawsze musi trochę czasu minąć i wtedy dopiero się patrzy na koniec, to co zostaje w gablocie, to zostaje w biografii, tak, zawodnika, także mówię, nie było żadnej presji na Tomka, Tomek tego nie robi dla kasy, bo jest człowiekiem zamożnym, ma do końca życia na bardzo godziwe życie, chciał jeszcze raz spróbować, zrobiliśmy mu to warunki w osadzie Śnieżka wspólnie z Murapolem i Olimpem, także serdecznie tym firmom dziękuję. Wam dziękuję, zawsze mi was, jest miło was wszystkich tutaj gościć, myślę, że też takie spotkania robimy sobie na poziomie Kliczko Brothers, bo jest fajnie, sympatycznie, luźno, można zjeść się, napić, pogadać. I... O tym sobie rozmawialiśmy przed spotkaniem, kurczę, nie łapać gdzieś kur na ściankach, tak, tylko sobie usiąść, porozmawiać. Ja zawsze mówię tak, jak się coś bawić w sporcie, zawsze wychodziłem z takiego założenia w swoim życiu, jak coś się bawić, to się bawmy na poważnie, a nie półśrodkami tylko po to, żeby się gdzieś przylansować. Nie, nie. I kto, ja jestem organizatorem, potrafię przekonać ludzi, że warto w ten projekt zainwestować z punktu widzenia PR-u, marketingu, rings i walkę zostawiam Tomkowi i jego trenerom, natomiast no, sam jestem dziennikarzem i wiem, jak to wygląda w różnych miejscach na świecie. Chodziło mi o to, żeby jeśli się spotykamy, to spotykajmy się w tych najwyższych standardach. Także tyle, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, słuchajcie, wpadajcie 2 kwietnia do Krakowa w Polsat Boxing Night 5, a final call, bo to jest taki ostatni dzwonek dla myślę, że wielu zawodników, dla Adamka ostatni dzwonek, taki ważny dzwonek dla Masternaka, ostatni dzwonek dla Cyrowatki, no bo on musi wygrać Jackiewiczem, jeśli coś chce w tym biznesie znaczyć, ostatni dzwonek dla Palaciosa, bo też go nie ma jak przegrać z Cieślakiem, także hasło chyba nam się udało. Dzięki wielkie. Dziękuję.